Ha, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lukasz564, a to już jest trzeci odcinek serii Let's Play Penumbra Czarna Plaga. Jezus! O, ostatnio skończyliśmy w tym miejscu. Bardzo was przepraszam za poprzedni odcinek, jeśli ktoś czytał opis filmiku. No niestety w tym miejscu mniej więcej mi ucięło filmik, bo zamiast nacisnąć chyba spacji czy coś tam, to nacisnąłem, nawet nie wiem jak ten guzik się nazywa, że minimalizuje grę. W tym momencie przerwało nagrywanie, jakiś bug wyskoczył i trzeba było wyłączyć grę. A nie chciało już mi się kontynuować tego nagrywania, było dość późno, więc przepraszam. Także kontynuujemy, o, materię. Kontynuujemy naszą podróż. I mam nadzieję, że dźwięk już też dobrze ustawiłem, tak jak obiecałem. Dźwięk ustawiłem tak, żeby było bardziej słychać wszystkie rzeczy, które mówię. Ok. Beczka z zapachu. Wnioskuję, że śmieci, którymi je napełnione, nasączone są benzyną. What the fuck? O co kaman? Kolejna skrzynia bezpieczeństwa, zdaje się, że jest zepsuta. No, raczej. Zamknięte. Na głucho. Co my mamy w ogóle? Ale muza. Idzie dostać skiza. Ktoś pamiętam pisał komentarz, że Penumbra Czarna Plaga w ogóle nie jest straszna. Nie zgadzam się z tobą. Jest o wiele, wiele straszniejsza od jedynki. I no i tak 3/4 straszności ma takiej samej jak Amnezja. Mroczny obłęd, jak dla mnie. Przynajmniej na razie. What the fuck? Co ja mam tu zrobić? Chyba coś pamiętam. Skoro to jest nasączone benzyną, a tutaj leciały iskry, jak pamiętam, poprzedniego odcinka, bo to ciągnąłem tą dźwignię, to... Ej, Marian. O, jeszcze jeden list. O! 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 Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Oj, 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 oj. Udziela mi się klimat. Niech się otworzą. Kontrolowane co? Z jakiegoś innego miejsca. Jak se płatki! Zacięły się, no nie. Witam z powrotem, bardzo przepraszam, po raz kolejny nacisnąłem ten zasrany guzik, gra mi się zminimalizowała i wyskoczył jakiś błąd. I dupa, trzeba było od nowa włączyć. Ale... O, wow. Ale jakoś sobie damy radę. Fuck, ja się boję, że coś mi tu wyskoczy. Mama, czy to ty? Co tam jest? Ok, najpierw przeszukamy... piekarnik. Ketchup! Niam, 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 niam. Proszę bardzo. To jest niezawodny sposób na otwieranie drzwi. Rzucić ketchupem trzeba. Mamo! Mamo! Co mi jeszcze płatki? Za sałatą! Om, niam, niam. No fuck, otwieraj to. Są płatki, proszę bardzo. Jak ktoś chce, proszę bardzo. Boję się, że coś mi tu wlezie zaraz.
jeszcze. Łukasz! Weź talerze! Niosę, mamo! Kurwa, stukły cię! Ja pierdolę! Kosztowały 300 zł! Save! Okej. Okay. A, proszę bardzo. Tekst z ekranu skopiowałem do notatnika. Chyba cię porąbało, że go będę czytać. Nie chce mi się. Nie ma na to czasu. Krzysełko. Battery! Latarka! Jaka fajna bateria. Okej, przepraszam. Już lecimy dalej. O, badania. Bla, 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 bla. I tak go skopiujesz do notatnika. O, napęd CD. Brak płyty w napędzie. Aha. Oki. Co? Witamy w stacji badawczej Schron na Grenlandii. Schron witamy. To zbudowany w latach 70. samowystarczalny obiekt, mający służyć członkom kasty wywyższonych organizacji Archaik, w prowadzonych przez nich poszukiwaniach starodawnej wiedzy oraz w jej późniejszym zabezpieczeniu. Mhm. Jako nowy członek personelu stacji wiedzieć musisz o podstawowych zasadach. Przestrzegając ich, staniesz się wartościowym pracownikiem Archaik. W schronie znajdziesz wszystko, co niezbędne do komfortowego życia, w tym kantynę, salę gimnastyczną oraz ambulatorium. Oprócz tego szereg laboratoriów chemicznych oraz biologicznych, stanowiska pracy, sprzęt wydobywczy, a także dbającą o porządek ochronę. Z wymienionych na początku korzystać możesz w czasie wolnym, jeśli zaś chodzi o te ostatnie, otrzymasz odpowiedni przydział. Z uwagi na charakter naszej pracy pamiętaj, jeśli poczujesz się źle, zacznie ci się kręcić w głowie lub z jakiegokolwiek innego powodu zaczniesz tracić nad sobą kontrolę, nie zgłaszaj się do ambulatorium. Przywiąż się porządnie do jakiegoś solidnego obiektu. Postaraj się zamknąć szczelnie wszystkie drzwi. Czekaj na przybycie odpowiednio przeszkolonego personelu. W najgorszym wypadku przygotuj się do połknięcia osobistej kapsułki z cyjankiem, którą otrzymasz po zakończeniu niniejszej odprawy. Archaik nie lubi tracić swych cennych pracowników, ale może to być konieczne dla dobra operacji. Jesteśmy pewni, że ta współpraca ułoży się pomyślnie. What the fuck? Przywiąz się do jakiegoś przedmiotu i zamknij wszystkie drzwi szczelnie, tak? A później połknij cyjanek, żeby się kurwa otruć. No spoks. Spoks. Ważna informacja o czasu dodania do druku twojego przewodnika osobistego. Zmianie uległy następujące hasła: drzwi 456 322 236 i 126. Powyższe informacje są oczywiście ściśle tajne i nie należy dzielić się nimi z innymi członkami zespołu. A gdzieś tu da się kod wpisać? Aha. 236, jaki był kod? Drzwi 236. 236, 1167. Fuck off. Thank you very much. Boję się, że coś mi tam wylezie. Mama? A to są te drzwi. Okej. Kurczaki, ziemniaki. Kurczaki, ziemniaki. Fuck. Kurczaki, ziemniaki. Kurczaki i ziemniaki. I flara, i ziemniaki,
i flara i ziemniaki. I flara i ziemniaki. I flara i ziemniaki. Fuck off. Fuck, mam cię. Fucking. Fuck. Fuck, tam nic już nie mam. What the fuck? Hello? Hello? Oh fuck. Oh fuck. Daś te robale. Jak zwykle, jak to bywa w Penumbrze, jeb, dup, ciul i się zawaliło przejście. O, baterii. O nie! Słyszeliście to zaś ten... Zaś ten, ta glizda, ten wielki penis. Fuck, fucking, fuckest. Spadajcie ode mnie te głupie głosy. Spoks, 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 nie no. Ale pisk, o, a... Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lukasz534, a to jest gra Penumbra Przebudzenie. Znam to miejsce, już tu byłem. Jak chcę wyjść stąd? Fuck, nie da się. Pusta butelka po whisky. Jaka szkoda. Może alkohol nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania, ale łatwiej po nim wybrać tę właściwą. Szafka. Nie da się kłódki otworzyć. No nie. What the fuck? Skrzynia. Tak, nie da się jej otworzyć, jakoś dziwnie drga. Obrazek przedstawiający to pomieszczenie z blisko 100% dokładnością. Są jednak różnice? Różnice? Trzeba ustawić tak samo? Gdzie jest ta puszka? Jakaś taka puszka? A tu jest puszka, ona była... Aha, i skrzynia pod... A wiaderko? Wiaderko za beczką chyba. No nie bardzo. No ale... Tak czy inaczej... Skrzynię trzeba dać tu. Ładnie ją ustawić. Wszystko? Aha, 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 już wiem. No fuck. Dobra, na razie w tym miejscu kończymy, bo już mamy prawie 15 minut. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!